Maria i Czesław Kiszczakowie mieszkali w piętrowej willi na warszawskim Mokotowie, która od zawsze wzbudzała wiele emocji. W czasach PRL-u była to dla wielu osób wyznacznik luksusu, jednak sama Maria Kiszczak nie traktowała tego domu jako wyrazu zamożności. Mówiła, że ich dom składał się z kilku sypialni, salonu, tarasu i małego ogrodu, a całość nie przekraczała limitu 110 metrów kwadratowych, jaki obowiązywał wszystkich. Jednakże w 2017 roku fakt dotarł do księgi wieczystej willi generała, z której wynikało, że w 1971 roku Kiszczakowie wzięli 90 tysięcy złotych pożyczki w PKO, co jednak było niewystarczające na pokrycie kosztów budowy domu. Szacuje się, że taka willa w tamtym czasie kosztowała nawet 200 tysięcy złotych, a nie było możliwe, aby nabyć legalnie wszystkie materiały potrzebne do jej budowy. Według dr. Lecha Kowalskiego, autora biografii CZT. Kiszczak, komuniści wykorzystywali swoje możliwości związane z piastowanymi funkcjami, by uzyskać dostęp do luksusowych dóbr. W domu Kiszczaków znajdowało się mnóstwo obrazów, a na meblościankach porozstawiane były różne drobiazgi i ozdoby. Na ścianach wisiały drewniane płaskorzeźby, a meble były w starym stylu. Jednak to, co najbardziej rzucało się w oczy, to wszechobecna boazeria, która sprawiała, że goście przenosili się w czasy PRL-u. Generał Kiszczak mówił, że całe życie zbierał znaczki i kiedy sprzedał swoją kolekcję, zarobił na tę boazerię. Willa Kiszczaków skrywała wiele tajemnic, a po śmierci męża Maria chciała sprzedać za 90 tysięcy złotych dokumenty, które generał schował w domu. Policja zabezpieczyła 50 kg dokumentów, w tym teczki tajnego współpracownika OPS. Bolek, w której znajdowało się odręcznie podpisane zobowiązanie do współpracy z SB podpisane Lech Wałęsa, Bolek. W dzisiejszych czasach willa Kiszczaków już nie robi takiego wrażenia jak w latach 70. Jednak wtedy była symbolem zamożności i wyjątkowości w czasach, kiedy wiele osób w Polsce miało trudności finansowe.